Dzień dobry, cześć i czołem. Witamy w nowym, noworocznym odcinku Krótkiej Przerwy. Tym razem mamy tutaj który dwóch to jest gości. Odcinek? 57. 57 odcinek i dwóch... To jubileuszowy jest. Bardzo jubileuszowy gości. Pies Hucpa i Michał Nogaś. Ale oni oglądali live'a i wiedzą, że ten pies nazywa się Heca. Nie wszyscy oglądają. Ten żart o psie powtarzany po raz 99 już nie śmieszy. Nigdy cię nie śmieszył, a mnie zawsze. Michał przyszedł do nas, ponieważ chciał nas steroryzować psem oraz... Ja byłem na spacerze z psem, po prostu przechodząc, przyszedłem. Przechodził z tragarzami i wpadł. Oraz obiecał, że opowie razem z nami o książkach, na które czeka w 2018 roku. Tak, ale chętnie posłuchamy, jakie wy czekacie najpierw. Tak? Dobra, Justyna zaczyna. Ja zaczytam, poczekam tylko na dwie i nie będę opowiadać w szczegółach bardzo o nich. Hańka. Mianowicie, czekam na nową książkę Jennifer Egan, czyli autorkę książki Zanim dopadnie nas czas. To jest książka, która w 2011 roku dostała Nagrodę Pulitzera. Jak wiecie, jest jedną z moich najważniejszych i ulubionych książek. Jest tam ten słynny rozdział napisany w całości w PowerPoincie, ale jest to generalnie bardzo fajna rzecz o przemijaniu między innymi. Nowa jej książka to Manhattan Beach. No i Michał mi obiecał, że się ukaże w tym roku. Wiedziałam, że zrobi taką minę. Dobrze, plotki twierdzą, że ukaże się w tym roku w Polsce. Druga książka ukaże się na pewno. To jest kolejna książka pani Moss, autorki Nocnego Czuwania, czyli tej książki, o której opowiadałyśmy wam parę tygodni temu. Sprzedanej jako romans i kryminał, a będącej taką trochę inną wersją książki Jak pokochać centra handlowe, czyli książki o trudach macierzyństwa. I tym razem jej nowa książka, zapomniałam tytułu i Natalia mi przypomni. Między falami. Między falami będzie troszkę znów o rodzinie, ale między innymi z perspektywy ojca. Czyli bardziej już nie będzie kobieca literatura. Niedługo nowa książka Natalii Fiedorczuk gdzieś tak. Też o ojcu. Ale w tym roku? W tym roku. Natalia pisze, cały czas pisze. Tak. I skończy. I trzymam za nią kciuki. Nie, ale będzie. A i marzy mi się, żeby przetłumaczył ktoś nowe opowiadania Eugenii Dessa. I to czyli mam jeden pewniak, jeden w ogóle tylko mi się marzy, a jedna książka mówią, że będzie w Polsce. Koniec. Natalio. Zmiana psa. Zmiana psa, pies przeskoczył z jednego człowieka na drugiego. Zmiana również mówiącego. Natalio, na co czekasz w tym roku? Tak, między innymi na książkę Eweliny Karpacz o Boładze i Angeliki Kuźniak. Przede wszystkim dlatego, że jestem wielką fanką Angeliki Kuźniak od czasu książki o papuszy, ale także książki o Stryjeńskiej, o Ewie Demarczyk. No, to jest znakomita autorka, która świetnie portretuje postaci kobiece. W tym przypadku to nie będzie tylko książka o kobiecie. Tytuł tej książki, która w lutym ukaże się nakładem wydawnictwa Znak, to Krótka historia o długiej miłości i jest to rzeczywiście opowieść o wielkim uczuciu, dziejącym się za murami stalinowskiego więzienia. To trochę historia jak z reportażu Andrzeja Mularczyka, gdzie para zamknięta w więzieniu najpierw poznaje się stukając w ścianę alfabetem Morsa. No i tak jak powiedziałam, znając obie autorki, jestem przekonana, że to będzie świetna książka. Co jeszcze? Bo Michał powiedział, że on na końcu. Bardzo czekam na... Zobaczcie, jak jest cichy. Cichutki. Razem z Hecą. Bardzo też czekam na polskie tłumaczenie książki Lincoln in the Bardo, czyli... Ja też czekam. Dzień dobry. Nagrodzonej w tym roku, w ubiegłym roku, nagrodą Bookera, książki pierwszej powieści George'a Saundersa, którego w Polsce już poznaliśmy jako autora znakomitych opowiadań. Dostałam tę książkę od Adriana i Marleny z Irlandii. Naszych widzów. Naszych widzów. Dzień dobry. Szczególnie pozdrawiamy ich córkę Julię, która nas bardzo ja lubi nie oglądać. Pożyczę musisz ci. Założyć kanał pożyczę na YouTube. Sobie, proszę Państwa, dziękuję. Zaczęłam ją czytać po angielsku, czyta się... No to jest Saunders. No jest, po angielsku się czyta. Jest wspaniały, ale jednak... przez mnogość wątków i narratorów chyba chciałabym jednak mieć tę książkę też w wydaniu polskim. Ponadto... Czekasz na książkę męża Siri Hustvedt. Tak, mąż Siri Hustvedt, czyli Paul Auster, który również był na krótkiej liście Bookera. Czyli... Podobnie jak Zadie Smith. I oboje nie dostali.
Ale to dobra książka jest, tak? Podobno. Skoro już była na krótkie liście. 4321? Bo na to czekamy. Tak mówią, ukazuje się lada chwila. Być może będzie z niej wywiad w magazynie książki. Czekamy z niecierpliwością. I jeszcze na co czekam? Wiem. Na książkę takiej francuskiej autorki, której nazwiska przed chwilą się uczyłam, czyli Marie Dariuscu. I książka wydana przed 20 laty we Francji została przetłumaczona już na 40 języków. Ta książka to Świństwo. I jest to ponoć książka, która jest ikoną literatury feministycznej. Feministka, francuski, wszystko świetnie. Będę o tej książce pisać do gazety i nie mogę się doczekać jej polskiego wydania. W lutym w wydawnictwie Charakter to też taki znak jakości, który sprawia, że nie mogę się doczekać. I teraz wchodzi Michał, cały na biało. Jeżeli chodzi o mnie, dzień dobry, i o książki, na które czekam w roku 2018, to muszę przyznać się, że niektóre już czytałem lub właśnie czytam. I bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie częściowa jeszcze lektura najnowszej książki Małgorzaty Szejnert, którą uwielbiam. Ta książka Małgorzaty Szejnert uwielbiam nad życie i książki bardzo, bardzo lubię. A nowa książka nosić będzie tytuł Wyspa Węży. I to jest niesamowita historia, która wzięła się z porządkowania domowej korespondencji, domowego archiwum przez Małgorzatę Szejnert. Nagle okazało się, kiedy Małgorzata Szejnert układała listy, wklejała do albumu zdjęcia, że brakuje jednego człowieka. Gdzieś zniknął nagle. Zniknął, nie ma go. W czasie II wojny światowej. I poszukiwania, próba dojścia do prawdy zawiodły ją na wyspę w Szkocji. I okazało się, o czym wiele osób nie wie, że tam trafiali żołnierze, wysocy przedstawiciele polskiej armii przedwojennej, którzy nie do końca zgadzali się z generałem Sikorskim. Wśród tych ludzi był, czy nie, członek rodziny Małgorzaty Szejnert. I o tym między innymi jest Wyspa Węży. Ja się zabiorę, bo na ci przeszkadza. Dziękuję bardzo. To jedna z tych książek, na które czekam. Czekam oczywiście na książki poświęcone temu, co wydarzyło się w Polsce i nie tylko 50 lat temu. Za chwilę obchody marca 68, 50. rocznica, książkę na ten temat z tymi, którzy wyjechali. Ukończył Mikołaj Grünberg, który w poprzednim roku 2017 dał nam znakomity rejwach. Wiem od autora, że ta książka powstawała w jakimś sensie w bólach. Głównie chodzi tutaj o autoryzację wywiadów, o stawianie ostatnich kropek, ale na pewno jestem o tym przekonany, jak to w przypadku Grünberga, to będzie książka, która będzie nami targać. Mówię oczywiście w pozytywnym sensie i zrobi ogromne wrażenie. Tak czuję. O 1968 roku w cyklu Lata, tak jak wcześniej Magda Grzebałkowska o 45 i Piotr Bojarski o 56 piszą książkę wspólną Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz. Ta książka pewnie późną wiosną się ukaże i też sobie wiele po niej obiecuję. To może być ciekawy portret tamtego czasu, bo pamiętajmy, że to nie tylko marzec 68, ale w dużej mierze, a dla wielu przede wszystkim maj 68 i no, zmiany, działo które się miały miejsce nie tylko na kontynencie europejskim. Jeżeli chodzi o książki, na które jeszcze czekam w tym roku, to lata chwila ukazuje się nowa opowieść Wojciecha Jagielskiego. Opowieść o Indiach i o ludziach, którzy dali się uwieść Indiom i tej opowieści o cudowności tego miejsca. Między innymi jest tam bardzo wielu starych hipisów. Ale też ci, którzy w latach ostatnich, nieodległych, jechali do Indii. Co kusi i pociąga w Indiach? Odpowiedzi na to pytanie szuka Wojciech Jagiecki. Czekam też na opowiadania Olgi Tokarczuk. Mówię tutaj o książkach, które mają się ukazać w pierwszej połowie roku, bo oczywiście wiele rzeczy się może wydarzyć, plus zapowiedzi na cały rok jeszcze nie znamy, chociaż mam nadzieję, że w tym roku wreszcie ukaże się nowa powieść Wiesława Myśliwskiego, czyli Ucho Igielne. No ale może w pierwszej połowie roku ukażą się nowe opowiadania Olgi Tokarczuk. Byłoby znakomicie. Wiadomo o nich tyle na razie, że okładkę do wydania zrobiła Joanna Konsecho, czyli ta sama, która wspólnie z Olgą Tokarczuk stworzyła Zgubioną duszę. Na co ja jeszcze czekam? Na wiersze jakieś. Aha, i czekam oczywiście na nowy tomik wierszy Michała Książka, który za swoją książkę niepoetycką otrzymał Nagrodę Gdynia. No ale Michał Książek jest nie tylko poetą znakomitym i pisarzem, opisywaczem świata, ale także osobą, która walczy o
o naturę, o przyrodę. Miesiące spędził w obozie dla Puszczy i w ogóle w Puszczy Białowieskiej, kiedy tam działały harwestery. Teraz napisał wiersze poświęcone miejscom ukochanym, które giną i temu, co kocha, co jest wycinane albo raz na zawsze niszczone, znika. Jeden z jego wierszy można przeczytać na profilu Michała. Jest tam bardzo przejmujące zdanie o przekazywaniu sobie znaku niepokoju zamiast pokoju. A jak jesteśmy przy Puszczy, ty wiesz wszystko? Kiedy jakaś nowa książka Staszka Ubińskiego? No podobno coś pisze. Bo my czekamy. Czekam też na dwie biografie, jeszcze o tym może powiem na zakończenie, które też powinny ukazać się w pierwszej połowie tego roku. Magda Grzebałkowska już oddała do wydawnictwa, do redakcji swoją opowieść o Krzysztofie Komedzie. Coś. Co tam się wydarzy w środku? Oczywiście jak to Magda Grzebałkowska narzekała, że nic ciekawego, kiedy z nią rozmawiałem w czasie spotkań literackich na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w poprzednim roku, okazało się, że jednak będzie tam mnóstwo nie ciekawych historii. On mnie męczy! Ona. Przepraszam. Bardzo więc na książkę Magdy Grzebałkowskiej o Komedzie czekam. No i druga książka Katarzyny Surmiak-Domańskiej, równie świetnej reporterki. Tym razem Katarzyna napisała książkę o Krzysztofie Kieślowskim i też podczas festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w zeszłym roku o tej książce trochę nam opowiadała i to również, proszę Państwa, będzie na pewno pasjonująca opowieść. Przypominamy, że jest z nami Heca, która już wraca do Michała, bo może mu przeszkadzać. I że na live'ie, który zrobiliśmy w niedzielę, ogłosiliśmy konkurs z Hecą w roli głównej. A dzisiaj jaki jest dzień? Dzisiaj mam nadzieję, że jest poniedziałek, kiedy to publikujemy. Jestem wielką optymistką. Bo nie lubisz pracować? Czy... Nie, bo potem jadę na urlop. Więc. Konkurs z Hecą. Konkurs z Hecą. Do 14 stycznia czekamy na rysunki. Ładny hashtag, konkurs z Hecą. Dobra, konkurs tak zrobimy. Heca. Czekamy na rysunki Hecy. Możecie je wysyłać do nas na Facebooku i na maila, tam macie szczegóły. I jeżeli podobał Wam się ten odcinek i chcecie, żeby Michał nas częściej odwiedzał, to oczywiście zostawcie łapki w górę. Piszcie nam o tym w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał. A on bardzo mu się tu podobało jak to dzisiaj. Było? Jeśli będzie więcej niż 100 lajków, to Michał jeszcze nas odwiedzi. 100 łapek w górę. 100 łapek w górę. Nie? No Michał tak powiedział. I być przez może, sen. A jak 200, to nawet z Hecą. Czekamy. O, tanio, tanio, proszę Państwa, tanio, niedrogo. I przyjdzie znowu. Aż jej się zawinęło biednej. No mały łoś. Tak więc do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie. Mamy a na nadzieję. Jakie książki Państwo czekają no w roku 2018, że może wejdę w rolę gospodarza, bo one zajęły się głównie sobą oraz piesełem. Dziękujemy, do widzenia. Tak.